Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku podsumowanie giełdy z vloga numer 10. Zobaczymy, ile z tych rzeczy, które kupiłem, będzie tak naprawdę działało, a ile to będzie szmelc, który będzie się nadawał albo do naprawienia, albo tylko wyłącznie do wyrzucenia bądź rozbiórki. Jesteście ciekawi? To łapka w górę i jedziemy! A więc na początek podkaszarka, którą kupiłem, Boscha. Jest to model ART23 Acutrim. Tutaj mamy informację, że jest ona z roku 2005 i posiada wagę 2,74 kg. Napięcie jej to 18 V. Akumulator na pewno, znaczy no na pewno jest podnięty, ponieważ sprawdzałem to, aczkolwiek samo urządzenie działa, o czym się za chwileczkę przekonacie. W tym celu zrobię to samo co na giełdzie. Wezmę moje urządzenie do sprawdzania takich elektronarzędzi. Ustawimy napięcie 16 V, ponieważ takie mam tutaj maksymalne napięcie. Włączam. Jak widzicie, działa. Oczywiście to się tutaj wydłuża, że tak to powiem. O, widzicie? Ale ja Wam pokazuję tak, żeby to się łatwo w kadrze mieściło. Kupiłem to za 30 zł i uważam, że jest to bardzo dobra cena. Niebawem przerobimy ten akumulator na lajonki i zobaczymy, jak to będzie działało. Uważacie, że to dobry zakup? Ja uważam, że dobry. Jak uważacie, że dobry, to łapa w górę. Kolejną rzeczą, którą kupiłem, to jest walizeczka Boscha. No, baterie są na pewno padnięte, to już sprawdzałem na giełdzie. Zaraz zobaczymy, czy ładowarka się odzywa. I sprawdzimy, ponieważ nie pamiętam, czy ja to sprawdzałem w końcu już czy nie, już mi się to wszystko myli. Sprawdzimy, czy ta wkrętarka działa, a jeżeli działa, to jak działa. To jest taka fajna, zobaczcie, podstawka magnetyczna. No dobra, sprawdzamy, czy ona działa. Wow, ale wyrywa się. Au! Ale ma moc i to jest na pakiecie 3S1P. 4S1P. Łomatko. Zielony Bosch taki wariat? To na takich kabelkach? Raczej bezproblemowo przerobić na taki pakiecik przynajmniej 4S1P, ponieważ 4S2P może tutaj nie wyjść jednak. A teraz kwestia, czy działa ładowarka. Jest to bardzo podobna ładowarka do tej, którą przerabiałem jako ładowarkę uniwersalną, zobaczcie. Tylko że tamta była troszeczkę większa. Jest to ten sam, że tak powiem, model AL60DV. Jednak tutaj mamy oznaczenie 14.11, a tam mieliśmy chyba 14.16. Czyli prawdopodobnie jest troszeczkę większy transformator. Tam był niemal 2-amperowy, a tutaj mamy 1,1 A. Czyli troszeczkę mniej wydajna. Ale czy działa? Trafo buczy, czyli działa. Dioda się świeci, czyli nawet nie ma co sprawdzać, ponieważ to działa. Zobaczcie, jest to w ogóle bardzo dziwne. Zauważyłem później, że to się ściąga klikając i tu się chyba daje inne przystawki. To wtedy może robić na przykład za wyżynarkę, dlatego to jest takie paskudne z wyglądu. Jest to firma jakaś ProWork. 18 V, akumulator jest oczywiście zdechły. Nie sprawdzałem tego, bo nie miałem weny jakoś. Wziąłem to, kupiłem, ponieważ jest to takie dosyć standardowe futerko, więc samo to mi się przyda, łącznie ze sprzęgłem do jakichś innych rzeczy na rozbiórkę, jeżeli się okaże, że nie działa. A może będzie warto to naprawić? Nie wiem. Z wyglądu nieprzekonujący. Akumulator taki z zakończeniem typowo boszowskim, tylko tak widzicie, zrobiony jest tak... tak od boku to jest włożone, więc tak średnio by do czegoś podpasowało. Nie wiem, co mi strzeliło do łba, żeby to kupić. No dobra, to coś ma mieć 18 V, więc sprawdźmy pod 18 V. Może być biegunowość zła, czasami tak jest. Zero reakcji. Jest to w jakiś sposób uwalone. Jeszcze będzie jakiś pewnie odcinek o reanimacji tego, chyba że będzie to nieopłacalne. To wtedy nie wrzucę tego odcinka, jeżeli tego nie zreanimuję i się okaże, że to jest nieopłacalna reanimacja tego. Kolejna rzecz, którą kupiłem, to widzieliście, to były te sticki. Z czego ten jeden jest połamany, selfie stick. Ale co, od czego jest spawarka do plastiku? Będę go spawał. Na jakimś filmie będzie to pokazane, pewnie jak go pospawałem. Nie specjalnie tylko o tym, tylko ogólnie jak spawam różne plastiki.
Będzie pewnie też i o tym, jak to pospawałem. Drugi selfie stick natomiast jest sprawny. Obydwa po 5 zł kupione. Kupiłem też taką baterię 12-woltową wraz z ładowarką McAllistera. Parametry jej to 13,7 V na wyjściu i 1,9 A o mocy 75 W. Fajnie by działała. Można ją też przerobić w razie W na lajonki bez problemu, bo jest naprawdę kupa miejsca w niej. Zobaczmy, czy działa. Na razie żadna dioda się nie zaświeciła z trzech, ale trafo buczy. Włóżmy naszą baterię, którą sobie się wkłada. I mamy, świeci się nam dioda szybkie ładowania. Widzicie tą diodę, czy? Widzicie tą diodę, czy nie? Widzicie chyba tą diodę. Bateria to jest nikiel ciąg dalszy, czyli niklowo-kadmowa, więc zapewne nie będzie działała. Ciekawe, czy nie jest ta sama bateria, co ostatnio kupowałem wkrętarkę McAllistera z dwoma takimi bateriami uwalonymi. Zobaczcie, to będzie chyba to samo. Włożymy i się okaże, że nie działa. Działa. Rzadko mi się zdarza kupić ogniwa ni Hamy, ni CD-ki, które by były sprawne. A ta w jakiś sposób jest na pewno sprawna. Co dalej? Przetwornica. Mam koło siebie akumulator 160 Ah, ale nie chcę mi się go targać, żeby wam to pokazać. Ale podpinałem ją pod akumulator samochodowy, podpinałem jakieś obciążenie i okazuje się, że działa. Będę robił urządzenie typu połączenie takiego urządzenia do sprawdzania elektronarzędzi z takim czymś. Czyli będziemy mogli sprawdzać narzędzia na prąd zmienny oraz stały. Jest taka jakaś ogólnie gówniana dosyć przetwornica, moim zdaniem, jakiejś firmy White Energy, 400 W, 800 w piku. Nie sądzę, żeby taką moc to wyciągało. Zdecydowanie jest to za lekkie, za słabe, takie tam pierdółka jest. Ale żeby zakręcić jakimś silniczkiem, mam nadzieję, że będzie to działało. Oczywiście nie będziemy tutaj mieli pełnego sinusa, przynajmniej ja wątpię bardzo, żebyśmy mieli w takim urządzeniu pełen sinus w takiej cenie. Ale wydaje mi się, że kwadratem też powinno pokazać nam to, czy elektronarzędzie jest sprawne, przynajmniej wstępnie, czy niesprawne. Więc będę robił takie urządzenie moje. No i rzecz kolejna to są silniki, które kupiłem. Są to silniki krokowe, takie raczej bardziej sążne, że tak powiem. Sprawdźmy je tak powierzchownie, ponieważ nie mam przy sobie testera silników krokowych. Jak to sprawdzić, jeżeli chcecie, to wam kiedyś powiem, ponieważ musimy się po prostu pod kolejne cewki podpinać i wtedy będziemy mogli wykonać pełen obrót. No ale nie będę wam teraz mówił, jak działa silnik krokowy. Zobaczmy, czy on w ogóle zatrybi, czy nie. Tutaj zobaczcie, kawałek taśmy przylepiłem, żeby było widać, jak obracam tym silnikiem, podpinając się nawzajem. Naprawdę spore silniczki krokowe, kupione po 2,50 zł za sztukę. Sprawdziłem teraz na szybko, skróciłem wam ten filmik i wszystkie cztery silniczki działają. Jedyny błąd, jaki popełniłem z tymi silnikami, to jest to, że kupiłem ich tylko 4 sztuki, a było ich 100? 200 sztuk? Od groma, cały karton. No i moi drodzy, kolejny raz kupiłem, to już w sumie trzeci raz na giełdzie, do tej pory miałem szczęście z drukarkami do zdjęć, czy to były termosublimacyjne, czy tamta tuszowa. Teraz kupiłem takiego selfie CP1000. Właśnie, tutaj jest karton selfiego CP1000, a w środku jest selfie CP910. Coś tu nie bangla. Zobaczmy, czy to będzie działało. Powiem wam tak, jeżeli sama drukarka nie zadziała, a sam zasilacz zadziała chociażby, to będę z tego bardzo zadowolony, ponieważ jest to zasilacz o napięciu 24 V i prądzie 1,8 A. Czyli taki dosyć fajny zasilacz. Ale będę bardziej zadowolony, jeżeli będzie działał i zasilacz, i drukarka. No zobaczymy. Na razie miałem szczęście do tych drukarek. Podpinamy. No i nic się nie dzieje. Klikniemy przycisk ON. Dioda się świeci, ale ekran... O, ekran też się świeci. Pojawia się logo Canona. No i co my tutaj mamy? Możemy wejść w menu. Wi-Fi.
póki co wydaje mi się, że to działa. Nie mam teraz tam chyba kadliczka, kadlicz był pusty akurat jak sprawdzałem. Ale wydaje mi się, że mam szczęście do tych drukarek. Kupiłem kolejnego fajnego selfiaka za 20 zł łącznie z całym kartonem, z papierami. Będę podczas ślubów mógł młodej parze drukować fajne zdjęcia i później zostawić wychodząc. Myślę, że będzie to dla nich miła pamiątka. I to by było, moi drodzy, na tyle z takich rzeczy, które warte były sprawdzenia, albo mogłem wam to pokazać w sposób prosty. Była jeszcze kamera za 8 zł, którą kupiłem, ale nie mam teraz jak jej za bardzo sprawdzić. Był też przewód XLR, ale no tutaj raczej nie mamy co sprawdzać. Miernikiem zacząłem kupując go, że jest przejście między każdym kanałem, trzema kanałami, więc no to musi działać, więc nie będziemy tego sprawdzali. Jeżeli odcinek wam się podobał, dajcie łapkę w górę. Pamiętajcie też o moim drugim kanale, Kreatywny Vlog. Jeżeli tam jeszcze nie byliście, to zajrzyjcie, link macie w podpisie. Zostawcie tam też subskrypcję oraz jakąś łapkę na filmie. I moi drodzy, zapraszam was na Facebooka, na grupę facebookową Kreatowisko. Pamiętajcie, w piątki o godzinie 20, że są live'y. I do zobaczenia, moi drodzy, już niebawem w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, piątka.